Arcydzieła malarstwa są jak okna otwarte na minione wieki. Spoglądamy przez nie oczami artystów. W historii sztuki jednym ze stałych motywów jest dzieciństwo. Jak bardzo zmieniło się spojrzenie artysty. Od pozbawionego ekspresji dzieciątka Jezus pędzlarza na Fouqueta, po czule przytulone dziecko autorstwa Elisabeth Vigée-Le-Brun. Od smutnego spojrzenia dziewczynki zmuszonej do sprzedawania swego ciała na ulicach Londynu, po beztroskę dziecka Szwajcara Felixa Valatona, które nawet nie spogląda w stronę malarza. Od Niemca Dürera po Flamanda Van Dyka, od Velázqueza po Renoira, Miro i Picassa, od średniowiecza po XX wiek wielcy malarze przedstawiali dzieci według kanonów swych czasów. Sztuka i dziecko. W 1969 roku Picasso tworzy Malarza i dziecko. Dziecko obejmuje władzę nad malarzem, chwytając jego pędzel. Dzierży go, afirmując swoje istnienie. Dziecko nie jest już tematem malarskim. Jest malarzem, wyzwolonym i samodzielnym. Realizacja. By do tego doszło, ewoluować musiało społeczeństwo i wiele pokoleń malarzy. A zaczęło się to w średniowieczu. Około 1500 roku najczęściej malowanym dzieckiem jest dzieciątko Jezus. Nie ma rysów noworodka. Choć dopiero się urodził, jest starszy i poważny. Średniowiecznym malarzom nie zależy na realizmie. Ich dzieła są symboliczne. Skoro Jezus jest Synem Bożym, od narodzin przypisany jest mu los Zbawcy ludzkości. Ta trudna misja nie pozostawia miejsca na czułość. Powstały pod koniec średniowiecza obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem zadziwia swą nowoczesnością. Jest dziełem francuskiego malarza Jeana Fouqueta. Czerwień cherubinów i błękit serafinów sugerują, że malarz inspiruje się barwami gotyckich witraży. Kompozycja jest oparta na geometrii włoskiego renesansu. Formy i kolory są maksymalnie uproszczone, co tylko dodaje obrazowi aury świętości. W średniowieczu dzieci pracują, żyją i umierają jak dorośli. Traktowane są jak mali ludzie, a nie jak dzieci w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. W malarstwie poza Chrystusem dziecko jest więc rzadko przedstawiane. We Włoszech epoki odrodzenia głównym nabywcą obrazów jest Kościół, który namawia chrześcijan do wspierania porzuconych dzieci.
Poza Chrystusem nieliczne dzieci przedstawiane na obrazach są sierotami. Dziewczynki stoją po lewej stronie Matki Boskiej, a chłopcy po prawej, co świadczy, że są ważniejsi, bo prawa strona jest bardziej prestiżowa. Tradycja malarska zawsze umiejscawia ważniejsze osoby z lewej strony płótna. W 1441 roku we Florencji hojni sponsorzy zamawiają obraz pod tytułem Edukacja porzuconych dzieci albo Ślub. Obraz opowiada o życiu sieroty od przybycia do sierocińca po ślub. Wszystko zaczyna się w głębi kompozycji, w punkcie zbiegu. Opiekunka niesie dziecko. Właśnie je odebrała. Zapłakana kobieta oddaje swoje dziecko do sierocińca. Kto się pociesza, podczas gdy opiekunka szybko zabiera noworodka? W XV wieku biedacy często porzucają swoje dzieci, ufając, że los będzie dla nich łaskawszy. Nowo przybyłe dziecko jest kąpane przy kominku. To rodzaj drugich narodzin, chrztu w obrębie wspólnoty, w której karmi się dzieci ciepłymi bułeczkami albo mlekiem mamki. Później nauczyciel uczy sztuki czytania, którą starsze dzieci przekazują młodszym. Czemu muzycy grają na balkonie? Młoda kobieta wychodzi za mąż. To sierota, która się tu wychowała. Jak w prawdziwej rodzinie wychodzi za mąż w domu i otrzymuje błogosławieństwo w otoczeniu bliskich. Zakłada rodzinę, której dzieci tym razem nie zostaną porzucone. W 1640 roku we Francji większość obrazów wciąż ma charakter religijny, choć świeckie tematy nieśmiało się pojawiają. Georges de Latour przedstawia pracującego cieśle Józefa i jego syna Jezusa. Józef jest główną postacią, ale to od Jezusa bije światło. Ojciec symbolicznie ochrania syna. Obraz jest apologią skromności i prostoty. Mówi też o tym, jak ważne jest uczenie dzieci rzemiosła. Inny obraz de Latoura przedstawia cud narodzin. Nastrój tajemnicy jest wynikiem mistrzowskiego opanowania światłocienia. W XVII wieku techniki malarskie ewoluują. Nie maluje się już tylko na tynku czy deskach, ale też na lżejszych i bardziej poręcznych płótnach. Farby ze spoiwem z jajek lub miodu są stopniowo zastępowane olejami.
150 lat wcześniej młody niemiecki malarz Albrecht Dürer w wieku 13 lat rysuje swój autoportret. Kreska jest zdecydowana i precyzyjna, a dziecko pokazane realistycznie. Dorosły Dürer publikuje traktat o proporcjach dziecka. Malarze wspomagają się nim, by rysować dzieci podobne do dzieci, a nie miniaturowych dorosłych. W Europie to okres silnych monarchii. Czasy się zmieniają i malarze otrzymują nowe zamówienia na portrety rodzinne, w których ważne miejsce zajmują młodzi dziedzice. Dla rodów panujących zasadnicze znaczenie ma pokazywanie, że ciągłość dynastii jest zapewniona. Ludwika III Gonzagę otacza cały dwór. Ważne miejsca zajmują córki, ale jeszcze ważniejsze męski potomek, gwarant stabilności politycznej. Przez setki lat jedynym dzieckiem w malarstwie było dzieciątko Jezus, lecz rozpoczyna się nowa era – dzieci królów. W Europie portrety królewiczów i królewien malowane są w konkretnym celu. Wojna lub pokój między królestwami zależy od przymierzy i aranżowanych ślubów. Dzięki portretom można rozesłać wizerunki królewskich synów i córek po całej Europie, by znaleźć dla nich najlepszą partię. We Francji Ludwik XIV ma dopiero 2 lata. Nie jest jeszcze królem, ale jest przedstawiony w królewskich szatach. Bukiecik żonkili symbolizuje przyszłe królewskie berło. W średniowieczu dzieciątko Jezus zawsze miało poważne oblicze. W roku 1639 to dziecko również zostaje obarczone ciężarem odpowiedzialności. Różnica polega na tym, że młody król naprawdę ma twarz 2-letniego dziecka. Osiem lat później 10-letni Ludwik XIV jest już królem. Zostaje przedstawiony z atrybutami władzy. W prawej ręce trzyma wieniec laurowy. Od starożytnej Grecji i Rzymu jest symbolem potęgi i chwały. W drugiej ręce trzyma berło, symbol władzy. Niczym Zeus, palcem wskazuje ziemię, którą włada. Nogi marmurowej rzeźby i paleta sugerują, że król jest protektorem artystów. Globus i ekierki obok tronu świadczą o tym, że młody Ludwik XIV wykazuje zainteresowanie nauką.
Od tego portretu Ludwik XIV zawsze jest przedstawiany ze zdecydowanie wysuniętą nogą, obciągniętą bielą, co sugeruje, że król lubi tańczyć. W wielkim balecie polityki to on jest choreografem losów narodu. Ślad za królewskimi rodami, arystokraci w całej Europie też chcą uwieczniać swoje dzieci, by zapewniać o ciągłości rodu. Tak rodzi się portret rodzinny. We Florencji książę i księżna Izeppo da Porto pozują wraz z dziećmi. Odrodzenie dobiega końca. Połączone dłonie ojca i syna to jedne z pierwszych objawów czułości w malarstwie. Dziewczynka przytula się do matki. Z biegiem czasu na obrazach pojawiają się całe rodziny. W tym flamandzkim obrazie pojęcie rodziny zostaje poszerzone. W punkcie zbiegu znajduje się portret dziadków. W XVIII wieku umiera się młodo i wnuki rzadko ich znają. Wszechobecna czerwień symbolizuje szlachectwo. Widzimy ją w zasłonach, draperiach, a nawet meblach. Wiele kobiet umiera w połogu. Wdowcy ponownie się żenią, tworząc pierwsze w historii patchworkowe rodziny. W Niemczech Maurycy Hesse wraz z drugą żoną mają razem 14 dzieci. Młodsze dzieci do 7 roku życia noszą sukienki. By je rozróżnić, malarze wkładają im w ręce symboliczne przedmioty. Wszystko, co ma związek z wojną, jest męskie. Pieski symbolizujące wierność, lalki, kwiaty i owoce są żeńskie. Wiśnie symbolizują kobiecość, dojrzewają w maju, miesiącu Marii, i oznaczają dziewiczość. Są czerwone jak krew, w środku mają pestkę przypominającą o tym, że w przyszłości dziewczynka będzie nosiła dziecko. Flamand Van Dyck, nadworny malarz angielskiego króla Karola I, maluje w 1637 roku jego dzieci. Następcę tronu łatwo poznać. Jest odziany na czerwono, a jego męskość i władzę symbolizuje uległość ogromnego psa. Thank you.
1656 roku w Hiszpanii w obrazie Panny Dworskie mistrz Diego Velázquez igra symboliką damsko-męską. To płótno kryje wiele tajemnic. Infantka Małgorzata Teresa znajduje się w centrum. W wieku 5 lat staje się dziedziczką hiszpańskiej korony. Ale jest dziewczynką, więc trzeba przekonać lud, że nadaje się na królową. Panny dworskie są dziećmi arystokratów na służbie infantki. Ich mnogość świadczy o władzy Małgorzaty Teresy. Dwórka podaje jej flakon z pachnidłem. Będący atrybutem męskości duży pies potwierdza władzę infantki. Mały dworzanin kopie psa, który pozostaje niewzruszony, co ma zwiastować stabilne panowanie. Malarz przemyca dodatkowy dowód prawomocności przyszłych rządów Małgorzaty Teresy. W centrum kompozycji w lustrze odbijają się królewscy rodzice, król Filip IV i królowa. Ciągłość dynastii królewskich i arystokratycznych nie zawsze jest zapewniona. Śmiertelność wśród dzieci jest plagą. W ciągu pierwszego roku życia umiera jedno dziecko na czworo. Jak można pozwolić sobie na kochanie tak kruchych istot? To jeszcze nie są czasy okazywania rodzinnej czułości. W tym klasycznym rodzinnym obrazie syn pierworodny ukazany jest tak jak trzeba, z lewej strony płótna. Ale jest namalowany w innej przestrzeni, na płótnie wiszącym na ścianie. Nie żyje, ale pozostaje w pamięci rodziny. We Florencji Bronzino maluje portret dziewczynki. Jest nią Bia de Medici. W chwili powstawania tego dzieła dziewczynka już nie żyje. Rozjaśnienie dookoła twarzy tworzy aureolę sugerującą wieczność. Ojciec towarzyszy dziewczynce w zaświatach, widniejąc na medaliku wiszącym na jej sercu. XVII-wieczni malarze dysponują całym wachlarzem symboli wyrażających kruchość dziecięcego życia. Najlepszym tego przykładem są bańki mydlane. Efemeryczne przez chwilę unoszą blade odbicie świata, po czym znikają z nim na zawsze. W swoim czasie Leonardo da Vinci usiłuje przeniknąć tajemnice narodzin, ale dopiero w XVIII wieku płótna i tablice anatomiczne propagują nową wiedzę. Medycyna rozwija się. Toczona jest walka o zmniejszenie umieralności niemowląt. Rodzice pozwalają sobie w końcu na okazywanie uczuć w stosunku do dzieci.
Ulubiona portrecistka Marii Antoniny, Elisabeth Vigée-Lebrun, okazuje miłość do córki, malując ją co kilka lat. Pod koniec XVIII wieku można okazywać, że kocha się dziecko, gdyż strach przed jego utratą jest mniejszy. W tym samym czasie uczennica Fragonarda, Marguerite Gérard, maluje obraz pod tytułem Pierwsze kroki. Tematem tego dzieła jest radość z postępów dziecka. To dynamiczne dzieło jest pełne życia i akcji. Inni artyści lansują modę na portrety rodzinne, w którym dziecko jest główną postacią. Niemiecki malarz Wilhelm Tischbein wyraża radość życia rodzinnego. Malując żonę karmiącą dziecko, ukazuje czystość i niewinność dzieciństwa. Koniec XVIII wieku to początek ery triumfu rodzinnej miłości. To wiek oświecenia. Francuz Rousseau w dziele Emil, a potem Niemiec Goethe w utopii pedagogicznej zgłębiają tajemniczy świat dzieciństwa. Dziecko staje się obdarzoną uczuciami istotą, którą trzeba wychowywać i kształcić. W roku 1741 Jean-Baptiste Siméon Chardin maluje chłopca z bączkiem, ukazując ulotny moment, w którym dziecko nie jest już dzieckiem, ale jeszcze nie dorosłą osobą. Jeszcze się bawi, ale rysy straciły już swoją niewinność. Ukazując wejście w dorosłość, malarze nadają dziecku tożsamość. W drugiej połowie XVIII wieku postać dziecka jako odrębny temat zyskuje na znaczeniu. W 1765 roku amerykański malarz John Singleton Copley maluje portret swojego młodego szwagra. Naturalnymi ruchami pędzla stara się jak najlepiej oddać materię. Portrety stają się mniej sztywne. W tym rodzinnym portrecie ojciec, choć należy do stanów generalnych, ukazany jest w sposób wyluzowany. Córka gra na szpinecie. Pełni szacunku synowie stoją za ojcem. Najmłodszy syn trzyma w ręku książkę, która podkreśla znaczenie wykształcenia dla ówczesnego mieszczaństwa. Rodzice pragną wyrazić, jakie ambicje pokładają w swoich dzieciach. Francuski pisarz Stendhal pisze: ojciec nie kochał mnie jako osobę, lecz jako swojego następcę.
wokół zarania XIX wieku malarze opuszczają arystokratyczne i mieszczańskie salony. W malarstwie pojawia się dziecko ludu. W obrazie pod tytułem Grający górnicy Henry Perley Parker jako pierwszy w Anglii pokazuje w Królewskiej Akademii Sztuki codzienność górników. W tej scenie najbardziej zaskakująca jest przypisana dzieciństwu gra, której oddają się ciężko pracujący ubodzy górnicy. Tymczasem dziecko chłopskie wkracza na salony dzięki Francuzowi Jean-François Milletowi. W 1860 roku Millet maluje karmienie. Umieszczony na drugim planie ojciec pracuje w polu, bo to dzieciństwo jest tematem dzieła. Millet ukazuje je jako zjawisko ponadczasowe i powszechne. Ale życie na wsi jest ciężkie. W Europie XIX wiek to okres głodu i ucieczki do miast. W Londynie szaleje nędza. Porzucone dzieci wykonują różne drobne usługi, stając się tematem dla malarzy. Francuz Jules Bastien Lepage maluje młodą londyńską kwiaciarkę. Dziewczynka oferuje przechodniom kilka róż. W rzeczywistości sprzedaje swoją urodę i młodość. W cieniu czai się mężczyzna. W XIX wieku taki często bywa los sierot. We Francji wrze. W 1830 roku Jean Delacroix maluje wolność wiodącą lud na barykady. To arcydzieło ukazuje nowe dziecko. Nie jest dziedzicem bogatych mieszczan ani nędzarzem. Jest dzieckiem żołnierzem piszącym historię. Wieże Notre Dame sytuują akcję w Paryżu. Pokonując barykadę, buntownicy zmierzają prosto na patrzących, tworząc silne wrażenie wizualne. Na szczycie piramidalnej kompozycji alegoria wolności wznosi republikański sztandar, którego żywe barwy odcinają się od szarości płótna, ożywiając patriotyczne uczucia. Wśród głównych postaci jest dwoje dzieci ulicy. Z lewej, mniej widoczne, chwyta kostkę brukową. Drugie na pierwszym planie wznosi pistolety odebrane żołnierzom. Zwisająca zbyt nisko torba na amunicję nie przeszkadza mu zmierzać w kierunku patrzących. Kilka lat później francuski pisarz Victor Hugo wprowadza to dziecko do historii, nadając mu w powieści Nędznicy imię Gavroche.
W drugiej połowie XIX wieku w całej Europie filozofowie, pisarze i artyści interesują się tym nowym dzieckiem. Nie jest ono jeszcze zbyt dobrze znane i malarze starają się je odkryć. Malując w 1866 roku chłopca z piszczałką, Edouard Manet zagląda w oczy dziecka żołnierza. Niepokój budzi nieobecne spojrzenie dziecka. Jest samotne, skrępowane mundurem i wojskową dyscypliną. Jest jakby ograbione z dzieciństwa. W połowie XIX wieku pojawia się fotografia. Imituje malarstwo w przedstawianiu ludzi. Podejmuje nawet główne malarskie tematy. Dziecko z bańkami mydlanymi. Dziecko kochane. Dziecko ulicy wykonujące drobne usługi. Współzawodnicząc z fotografią, malarze muszą ukazywać coś, czego fotografia nie potrafi. W 1875 roku Claude Monet maluje spacer w pobliżu Argenteuil. To scenka rodzinna przedstawiona zupełnie inaczej niż na biało-czarnej fotografii. U Moneta kolory wibrują, eksplodują. Twarze są zaledwie naszkicowane. Sylwetki nie są zastygłe, a pejzaż drży w oślepiającym świetle. Monet nie podkreśla żadnego konturu, nie skupia się na szczegółach. Tymczasem scena tętni życiem. Impresjonizm zwycięża. W 1882 roku Pierre-Auguste Renoir maluje paryżankę w algierskim stroju. Fantazyjny strój współgra z radosnymi barwami, błękitami kontrastującymi z czerwienią i oranżem. Renoir stawia na radość. Twierdzi: dla mnie obraz musi być miły, radosny i ładny. Dzieciństwo przestaje być tragedią. Impresjoniści najczęściej przedstawiają dzieci w zabawie. Pierwsza kobieta impresjonistka, Berthe Morisot, maluje swoją córkę Julię w różnym wieku. Ukazuje, jak dziecko uczy się życia. Julia jest najprawdopodobniej najczęściej malowanym dzieckiem w historii sztuki francuskiej. W tym obrazie jest z nianią. Artystka ukazuje ją od tyłu. To nowatorski sposób pozbawienia rodzinnych portretów wzniosłości. Dziecko zostaje obdarowane niemożliwą do tej pory wolnością. Malowane w kilka godzin obrazy impresjonistyczne zrywają z akademickimi, wystudiowanymi pozami. Artyści chcą ukazywać prawdziwe, spontaniczne zachowania dzieci. Scena Julii z ojcem ukazuje nowy temat, sferę rodzinną. Impresjoniści przedstawiają nowoczesną rodzinę, w której dziecko zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Julia traci ojca. Pierre-Auguste Renoir, przyjaciel rodziny, maluje jej portret w żałobie.
Jej spojrzenie jest smutne, ale też rozmarzone. Dopiero pod koniec XIX wieku dzieci na obrazach ukazują swoje uczucia i stosunek do rzeczywistości. Amerykańska malarka Mary Cassatt dołącza do paryskich impresjonistów i usiłuje ukazać więzy łączące rodziców z dziećmi. Inspiruje się wizerunkami Matki Boskiej z tradycji chrześcijańskiej, ale wzbogaca je nowym wymiarem spontanicznej i bezgranicznej miłości. Trzydzieści lat później Austriak Gustav Klimt gromadzi w jednym dziele trzy pokolenia kobiet. Obraz nosi tytuł Trzy okresy życia kobiety. Malarz nie pokazuje twarzy starszej kobiety. Jej smutna, tragiczna postać przypomina, że dziecko jest istotą, która rodzi się, rozwija i umiera, i że trzeba cieszyć się życiem. Dziecko w końcu zostaje uznane za osobę i kochane za to, kim jest. W ten sposób wkracza w XX wiek, w którym domaga się nowego statusu – dziecka wyzwolonego. Amerykanin John Singer Sargent, portrecista kosmopolitycznych wyższych sfer, nawiązuje do tradycji zamawianych portretów dzieci z dobrych rodzin. W 1881 roku maluje pozornie klasyczny portret syna i córki członka Akademii Edwarda Peyrona. Mimo klasycznej scenerii, czerwonych zasłon i staroświeckich pus, malarz skupia się na osobowości dzieci, daje się wyczuć ich zniecierpliwienie świadczące o początkach buntu. Trudno się dziwić, do ukończenia dzieła potrzebnych było 18 seansów pozowania. Ale dopiero w 1899 roku szwajcarski malarz Félix Vallaton w obrazie Piłka ukazuje prawdziwe wyzwolenie dziecka. W parku dziecko biegnie za czerwoną piłką. Trudno o bardziej banalny temat. Tymczasem dzieło zawiera przesłanie. Biegnąc, dziecko przechodzi z cienia do światła. Upojone wolnością biegnie ku swemu przeznaczeniu. Oddala się od dwóch kobiet, symbolizujących, że obecność dorosłych nie ma już większego znaczenia. W namalowanym 25 lat później obrazie Francuza Maurice'a Denisa rodzice też są na marginesie. Obraz przedstawia dwie bawiące się dziewczynki. Obserwujący je rodzice stoją z boku. Dziewczynki wybijają się na samodzielność.
emancypują się. W XX wieku dzieci są wolne, lecz artyści dopiero szukają wolności. Nowe pokolenie malarzy rozbija okowy sztuki akademickiej. Pablo Picasso, João Miró, Paul Klee i inni dostrzegają w niezręcznych dziecięcych bazgrołach źródła natchnienia. Czerpiąc z dziecięcej twórczości, Picasso maluje swoją córkę Maję bawiącą się lalką. Temat bawiącego się dziecka jest bardzo popularny. Picasso mówi: gdy byłem dzieckiem, rysowałem jak Rafael, ale potrzebowałem całego życia, by nauczyć się rysować jak dziecko. U Paula Klee dziecko składa się z koła jako głowy, dwóch kółek jako oczu i znaku równa się jako ust. To esencja ludzkiej sylwetki. Joan Miró inspiruje się dziecięcą podświadomością. Artysta wykorzystuje z dziecięcej twórczości uproszczoną perspektywę, schematyzm, spontaniczność i niewprawną kreskę. Miró zaczął malować w wieku 8 lat. Ma ich 50, kiedy w dziecinnym stylu maluje matkę z dzieckiem. Ale na pewno nie tak, jak zrobiłoby to dziecko. W obrazie Blondyneczka w Luna Parku z 1950 roku Miró idzie dalej, mieszając dziecięcą zabawę z liniami. Skacząca przez skakankę dziewczynka zostaje zredukowana do zwykłego znaku. Miró rysuje ją, wykorzystując krzywe jej skakanki, jakby dziecko i zabawa były jednością. To dzieło nie jest dziełem malarskim sensu stricte, lecz kolażem, podobnym do tych, jakie robią dzieci. To dzieło Francuza Jeana Dubuffeta z 1961 roku. Nosi tytuł Nos z marchewki. Proste, czterobarwne dzieło jest drwiną ze sztuki. Czy w ciągu 8 lat, jakie minęły od nosa z marchewki Dubuffeta i malarza z dzieckiem Picassa, dziecko stało się malarzem? Obraz ten pokazuje, że po wielu latach pracy Picassowi udało się malować jak dziecko. Dziecko nie stało się malarzem, ale Picasso znowu stał się dzieckiem. Obraz jest więc podwójnym autoportretem malarza o dwóch twarzach, jednocześnie artysty i dziecka. Malarz i dziecko Picassa jest kulminacją długiej przygody łączącej sztukę i dzieci. Cóż osiągnęli oboje, jeśli nie wolność? Sztuka pozbyła się okowów akademizmu i wyraża nowe wartości. Dziecko zostało uznane za pełnoprawną osobę. Ma prawo do zrozumienia, ochrony, nietykalności, a przede wszystkim ma prawo do miłości. Tekst Daniel Wegner, czytał Janusz Szydłowski.